Dzień dobry, z nami Sylwia, długoletni korespondencja. Za Sylwią przewędrowała cała jej rodzina, nie cała, koty jeszcze nie, ale i mąż i córki. Zapraszam do bardzo ciekawej rozmowy. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry, witam cię. Dobra, to od początku. Jak to było? Jak ty się u nas w ogóle znalazłaś? Ale tak naprawdę to nie znalazłam się jako pierwsza. Jako pierwsza trafiła na zajęcia moja córka. Kasieńka była pierwsza, potem Kasieńka ściągnęła swoją psiapsiółkę Dominikę, chodziły razem. Później trafiłam ja, ponieważ okazało się, że Kasia bardzo, bardzo polubiła zajęcia i pomyślałam sobie, że ja odświeżę swój angielski, bo wiele lat go nie używałam tak praktycznie. Po mnie trafił mój mąż do was, a na końcu zdaje się Martynka, ale Martynka poszła już dubletowo, ponieważ zaczęła od angielskiego, a później ty również zaczęła niemiecki. W związku z tym można powiedzieć, że jesteśmy tak jakby rodzinnie zaangażowani we współpracę z NC już od wielu lat. I prawda jest też taka, że zaczynaliśmy od poziomu bardzo takiego, no my od przypomnienia sobie dzieci w zasadzie na początku swojej drogi językowej. No to ja muszę zapytać, przez tyle lat, Sylwia, tak. jak widzisz postępy, jak to wygląda z twojej strony przez te lata? Tak, to najpierw zacznę od dzieci. No, u dzieci postępy ogromne, bo dzieci zaczynały na początku swoich chyba szkół podstawowych, więc jakby tutaj na dzisiaj Kasia w tej chwili chyba miała przerwę, ponieważ Kasia już jest na takim poziomie, kiedy swobodnie rozmawia, swobodnie czyta książki po angielsku. Pewnie wróci na powtórkowe angielskie przedmaturalne, bo myślę, że chyba po to tylko, żeby się przygotować pod testy maturalne, ale to myślę, że zobaczymy. Martynka się pięknie rozwija i myślę, że będziemy kontynuować przygodę również z niemieckim. Natomiast ja, kiedy wróciłam do was po wielu latach przerwy, bo tak naprawdę skończyłam angielski na studiach, nie wykorzystywałam zawodowo, bo to były takie czasy. Ja zaczęłam od poziomu chyba bardzo wczesnego, jakiegoś pre-intermediate, tak mi się wydaje, tak mi się kojarzy, bo przechodziliśmy przez kolejne książki. I poziomy w związku z tym, tak, bardzo dzielnie, nawet jestem zaskoczona, nie sądziłam, że tak te książki miałam zapełnione, tyle tego materiału. Ile tam pracy. Ile pracy włożonej. Teraz to chyba już taki apel intermediate, tak mi się wydaje, nawet tak mi się wydawało ostatnio, że coś mocniej podkręciłaś poziom, bo już chyba kolejne. No lato, wakacje, nie? Trzeba... Tak, słowa szła, prawda? Nie, świetnie. Natomiast książki książkami oczywiście mnie bardzo interesuje tryb konwersatoryjny, bo tak naprawdę te konwersacje się pojawiły. Zaczynałam od poziomu od grupy jednoosobowej, czyli ja plus lektor. Później pojawił się mój towarzysz Marceli, a tak naprawdę teraz mamy grupę czteroosobową i to już w ogóle tryb konwersacji jest mocno. Podziwiam lektorów, którzy próbują nas sprowadzić na właściwą drogę, ponieważ my potrafimy small talk uprawiać przez godzinę, oczywiście w języku angielskim, no jak najbardziej, natomiast chyba to jest nam wszystkim najbardziej potrzebne. Swobodne konwersacje, oczywiście nauka nauką i to sobie realizujemy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że zaczęłam rozmawiać po angielsku i nie mam tej bariery, którą miałam przez wiele lat. Największy atut, który ja tutaj dostrzegłam w tych lekcjach. Na pewno. Sylwia, jak ja widzę, jak wy mi w tej grupie rozwijacie skrzydła i jaka też was jest ewolucja, bo no tak jak mówisz, dochodziła kolejna osoba i okej, na początku jest no takie, nie wiem... Dystans lekki, tak. Tak, a teraz jest to, o co mi chodziło od początku, że wy rozmawiacie między sobą, że ktoś coś przyniesie i dopytujemy. To jest też tak, że my swobodnie rozmawiamy, my tak naprawdę tutaj mamy taką ciekawość i tak jak mówię, no ja największą barierę miałam w mówieniu. Jeżeli chodzi o teorię, świetnie, fajnie, tutaj bardzo sobie dużo ćwiczę, wszystko jest świetnie, natomiast ten moment rozmowy bardzo mnie blokował, tak? Może to dlatego też, że na co dzień nie wykorzystuję tego języka tak bardzo aktywnie, oczywiście wakacje gdzieś za granicą, tak? Natomiast w takiej codziennej pracy rzadko, aczkolwiek to się pojawia teraz coraz częściej i trzeba właśnie na to zwrócić uwagę. I gdzieś tu miałam taką blokadę. Świetnie rozumiałam, natomiast z mówieniem po angielsku było słabo.
teraz jakby to się zmienia, ale dlatego mówię, najważniejsze jest takie też dostosowanie się do grupy, bo my oczywiście, tak jak mówię, robimy zadania, robimy kolejne partie materiału, natomiast ważne jest to, że jakby dostajemy na zajęciach ten czas na to, żeby sobie porozmawiać na tematy różne, na tematy związane z nami, z Bochnią, z różnymi innymi rzeczami, które nas interesują i to jest akurat to, co ja doceniam bardzo. A że jestem gaduła, to cieszę się, że mogę po angielsku porozmawiać. No ale tak, no Bochnia jest tematem, który interesuje nas wszystkich. No więc ona nam wypływa. Każdy przyniesie to, co u niego i uważam, że wyjdzie z jakąś poradą, że coś zyska. To nie jest tylko takie ponarzekanie. Absolutnie, ciekawostki, news. My też spotykamy się, nie ukrywam, nasz termin zajęć piątkowy jest bardzo ciekawy, ponieważ jesteśmy po tygodniu pracy. W ciągu tego tygodnia dużo rzeczy się zdarzyło. Wystarczy zapytać, co ciekawego i każdy ma coś do powiedzenia. Fajnie, że potrafimy o tym rozmawiać, nie tylko po polsku. Każdy z nas pewnie ma jakieś tam swoje językowe historie. Ja przyznam szczerze, że bliższe mi są nieco inne języki słowiańskie. Ja jestem fanką języka rosyjskiego, dlatego dla mnie angielski nie jest takim naturalnym wyborem. Gdybym miała... Mnie zaskoczyłaś, bo tak dość się porozumiałaś w tym angielskim. A no ty mówisz, tak. Że rosyjski byłby pierwszym wyborem? Co ty? Gdzieś spotkałam się z taką teorią, że pomyśl sobie, w jakim języku, gdybyś miała powiedzieć jakieś zdanie, w jakim języku byś je wypowiedziała sprawniej i szybciej. Ja, mimo że jestem z tych czasów, kiedy język był w szkole jeszcze, język rosyjski był tym językiem podstawowym i wiele lat go nie używałam, to ciągle jeszcze długo ten język rosyjski mi gdzieś tam się przewijał w myśleniu. Ale ostatnio, ku mojemu zaskoczeniu, łatwiej z angielskim. Także nie wiem, zrobiliście dobrą robotę. Myślę, że podstawową rzeczą jest to, że oczywiście lekcje lekcjami. Tematy, które realizujemy poza lekcjami, to jest też bardzo ważne. Ja spróbowałam nie uczyć się angielskiego tylko na zajęciach i tylko po zajęciach, kiedy robię zadanie domowe, ale spróbowałam też takimi małymi kroczkami codziennie. Tak? Dostałam inspirację od ciebie, zakochałam się w jednym z wydawnictw, które nie będziemy tutaj reklamować, które wydaje materiały związane z różnymi językami. Zainspirowałam też jedno ze swoich dzieci, Kasia tam hiszpańska, sobie ćwiczy też codziennie małymi porcjami. To jest zupełnie inny poziom myślenia o języku i w ogóle jakby tutaj utożsamiania się z tym językiem, więc ja polecam częściej, a mniej. Kwadrans dziennie, no troszeczkę, tak, nie jest to łatwe. Sama lekcja to jest... To jest inspiracja, natomiast cała reszta się dzieje między lekcjami tak naprawdę. Oczywiście trudno jest nam zawsze znaleźć ten czas, ale to też nie jest tak, że jednego dnia nie znajdę, to drugiego już jakby to zaniedbuję. Nie, wracam po prostu, czasem też trzeba sobie zrobić przerwę. Dobrze jest też nie odkładać języka na wakacje, dlatego my prowadzimy zajęcia, znaczy my chodzimy na zajęcia, również wakacje. Nie, bo każdy z nas ma prawo do odpoczynku, do urlopu, do jakby odejścia od takiej codzienności, ale fajnie, jak to gdzieś tam nie robi się takiej długiej przerwy, także tutaj akurat gdzieś to kontynuujemy, również w wakacje, także polecam także kursy wakacyjne. Między lekcjami to jest ta praca własna, prawda? To jest praca dla siebie. Tak, ja nawet wczoraj mówiłam dziewczynom na kursie, bo jedna mówi, a mąż, a po cóż znów na ten angielski idziesz, abyśmy sobie film obejrzeli. Więc to jest czas zainwestowany w siebie, no tak jak mówisz, godzina godziną, ale troszkę codziennie. Tego nikt nam nie zabierze, zgodzisz się? Oczywiście, że się zgodzę. Uważam też, że film też nie jest zły, tak? Tylko na przykład ja nauczyłam się teraz oglądać filmy po angielsku, czasem z polskimi tłumaczeniami, czasem nawet już pokusiłam się bez, ale to też jest sposób na ćwiczenie. Ważne, żeby mieć ten kontakt taki codzienny. Nawet nie uświadamiamy sobie, kiedy mamy kontakt z tym językiem angielskim, tak? Nawet codziennie. Także wydaje mi się, że mówię, małe kroki. Czasem lepiej rozłożyć te godziny na 10-15 minut dziennie, oczywiście nie zostawiając lekcji, bo lekcja jest taką inspiracją dla nas, tak? Co powinniśmy zmienić, poprawić, co powinniśmy zrobić, ale takie ćwiczenie, tak
mnie się wydaje, że to jest dużo, dużo, dużo łatwiejsze, tak? Ja poszłam w takim systemie, że oczywiście z mówieniem już nie mam kłopotu, z gramatyką w moim mówieniu czasem jest różnie i ze składnią, dlatego rozdzieliłam sobie na codziennie różne rzeczy. Jednego dnia są frazale, drugiego dnia gramatyka, trzeciego dnia coś innego, ale tak jak mówię, no ja korzystam z gotowych materiałów, które gdzieś tam mi pomagają w tym. Ale tak jak mówisz, popatrz, codziennie po troszkę nie pozwala nam się tym znudzić, zmęczyć. Nie wydaje ci się, że z nauką języka jest trochę tak jak ze sportem? Absolutnie tak. Myślę, że trzeba po prostu, na początku trzeba zaczynać też mniejszymi krokami, bo żadną sztuką jest pójść na zajęcia, dać z siebie wszystko, zajęcia sportowe, dać z siebie wszystko, a potem przez 6 dni oddawać ducha. Nie móc wyjść po schodach. Przyznam szczerze, łatwiej mi jest się uczyć angielskiego, walczyć ciągle ze swoimi, może nie motywacjami sportowymi, tylko ze swoją kondycją. Natomiast tak, czasem się nabywa kondycji, nabywa łatwości. I zarówno w sporcie, jak i w nauce języków. Więc myślę, że spokojnie można to porównać. To podobnie jest. No i to, co ja próbuję też mojej córce wytłumaczyć w sporcie, bo z językiem chyba już to rozumie, że to 5 minut, które ma codziennie biegać, skakać, jeździć na rowerze, cokolwiek, spacerować, co by to nie było, to nie o to chodzi, że raz na 3 dni zrobię pół godziny, czy dobra, jeszcze raz na 3 dni to super, tak, raz na tydzień. To jest tak jak z nauką gry na instrumencie. To było też to, o czym walczyłam, jeżeli chodzi o moje dzieci. To żadna sztuka usiąść raz w tygodniu na godzinę i pograć na pianinie. Lepiej ćwiczyć codziennie przez 10-15 minut. Dlatego, że nie następuje zmęczenie, dlatego, że widać postęp, że człowiek nie jest sfrustrowany. Więc tak, ja jestem zwolenniczką metody małych kroków, a często. Małą łyżeczką. I tak. Co nie przejemy się. Jak my sobie gadamy teraz na tych zajęciach, to jest dobra metoda. Tak, ale najważniejsze to, żeby pozbyć się takich wewnętrznych barier, bo one w nas są, różne są, każdy ma inne, tak? Są osoby, które mają swobodę mówienia, ja na przykład mówię, ja jestem gotowa, ale po angielsku zawsze się wycofywałam, kiedy trzeba było powiedzieć coś po angielsku, mówiłam do mojego męża, to ty idź powiedz, tak? ale nie, to tak nie, trzeba się odważyć i trzeba jakby przełamywać swoje bariery, no bo całe życie nasze jest takim przełamywaniem swoich barier. I tutaj nie ma bariery wiekowej, jeżeli chodzi o naukę języków. Pewnie, że z czasem jest trudniej. Nam jest trudniej w naszym wieku niż dzieciom pewne rzeczy, tak? Jak popatrzyłam, w jaki sposób moje córki jakby nabywały swobody w nauce języków, no to jest bez porównania, tak? To jest zupełnie inne tempo działania, no i tak naprawdę inna chłonność. No ale to jest kwestia takich naszych fizjologicznych tutaj umiejętności. To nie może być wymówka, tak? Że nie, no już absolutnie. Że ja już jestem za stara, że już nie, już się nie nauczę. To jest wymówka, ale to nas nie przekreśla. Wiek, no mi się wydaje, że okej, jest to inna nauka. Ta systematyczność ratuje tutaj w 100%. Nie jest łatwo, natomiast wszystko jest możliwe. To wszystko mamy w głowie, tak? To musimy sobie gdzieś tutaj zdać sprawę, tak naprawdę łatwo jest znaleźć wymówkę. To jest żaden problem. Natomiast tu nie chodzi o znajdywanie wymówek, tylko o szukanie rozwiązań. I myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Pięknie to Sylwia ujęłaś, ale jeszcze jedną częstą wymówką, jaką słyszę, jest no ja bym się i może uczyła, ale nie mam czasu. To nie jest dla mnie argument, bo tak naprawdę to jest godzina w tygodniu, tak? Ja oczywiście był taki czas, kiedy korzystałam dwa razy w tygodniu z lekcji, natomiast godzina w tygodniu w tym momencie to jest absolutnie to. I tak jak mówię, naprawdę znalezienie 10-15 minut, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nam czas przecieka, bo ja wiem, że oczywiście praca, dzieci, dom, inne rzeczy, jesteśmy zmęczeni, ale trzeba znaleźć sobie też taki czas, kiedy do tego możemy usiąść. Są osoby, które świetnie się uczą rano, są osoby, które świetnie się uczą wieczorem, albo jesteśmy tymi skowronkami, albo jesteśmy tymi sowami, albo potrzebujemy, ja nawet potrafiłam sobie czasem zrobić w pracy 15 minut przerwy, zamiast pójść, nie wiem, gdzieś popatrzeć na zieleń, czy coś, to akurat się dałam czasem do książek. Nie zawsze, bo czasem człowiek potrzebuje coś zmienić. Trzeba poszukać w swoim dniu takiego momentu, kiedy jesteśmy w stanie usiąść i tak jak mówię, najważniejsze to jest nie zniechęcać się. To mówią też wszyscy na przykład dietetycy. Jeżeli jesteśmy na diecie i złamiemy raz zasadę, to nie znaczy, że mamy przerwać dietę.
Jeżeli zrobimy sobie założenie, że będziemy się uczyć języka angielskiego i jeden raz, czy dwa razy w tygodniu, bo rzeczy dzieją się różne, tak? Początek roku, czy tam druga połowa pierwszego półrocza pokazała nam, że wszystko się nam potrafi wywrócić do góry nogami, tak? Są rzeczy, które gdzieś tam się zmieniają, ale zawsze popatrzmy na to. No ja, trudno mi jest uwierzyć, że ktoś nie znajdzie, nie wiem, 15-20 minut kilka razy w tygodniu. To też nie musi być codziennie, bo to też nie jest powiedziane, że ktoś musi usiąść codziennie, tak? Nie zawsze tak jest. Też mamy nauka, lepszy, gorszy dzień. Tak, to prawda. I no to, że się raz nie zrobiło, nie przekreśla całego procesu. To nie przekreśla. Nie, nie. A jeszcze z innej strony, no ta nauka to też nie musi być takie siedzenie i dręczenie się książką czy słówkami oczywiście ze słownika, bo przecież jest nieskończoność nawet darmowych aplikacji do powtarzania tych słówek w kolejce. Sklepie, są, prawda? Aplikacje, są fiszki, które ja tutaj mam i czasem sobie, jak mam 5 minut, jestem zmęczona, czy potrzebuję się oderwać, to gdzieś tam. Jest mnóstwo różnych sposobów, każdy powinien. Ale z drugiej strony, dla mnie bardziej motywujące jest to, że dałam radę, że na przykład uda mi się zrobić fajny tydzień, kiedy zrobię wszystko, kiedy widzę, że w książce przybywa, że usiadłam, że gdzieś to zrobiłam i po prostu to jest fajne dla mnie, to jest motywujące, tak? Kiedyś, i pamiętam, że jechaliśmy na wakacje, ja sobie robiłam ten angielski w samochodzie, bo długo jechaliśmy i mąż mówi, robisz codziennie, mimo że oczywiście też robi swoje rzeczy, mówi, ja cię podziwiam, użył takich słów, które mnie zaskoczyły, ja mówię, przecież jest naturalne, 10 minut i już będzie po wszystkim, ale mówi, ale ty pamiętasz. I ja mówię, no tak, bo weszło to w mój rytm, pamiętam, ale trzeba było na to wielu tygodni. Książka jest na 52 tygodnie, trzeba było kilku dobrych tygodni, żebym pamiętała, że jeszcze zrobię. I najważniejsze, to też nie może być takie, nie możemy tego traktować jako taki dopust Boży, kara, a jeszcze muszę to zrobić. Nie, w pewnym momencie z każdym tygodniem widziałam, że o, znów mi się udało. No a jednego dnia nie zrobiłam, to drugiego dnia zrobię dwa, żeby mi się tam wszystko zgadzało, tak? Bo jest mnóstwo i tak jak mówię, i książek, i programów, i aplikacji, ale dla mnie to właśnie takie pokonywanie własnych barier jest fajne, jak w sporcie, tak? Jak pokonamy barierę i poćwiczymy to kilka razy w tygodniu, uda nam się wykonać plan treningowy, no to jest fajnie. To oprócz pochwały trenera, to mamy też taką własną radość, że się udało. Tak. Myślę, że to dokładnie tak trzeba potraktować. Myślę, że przewaga tutaj tych wszystkich apek nad książką, bo no, książka nas nie pochwali. Ale te apki, tam się pojawi puchar, tam lecą oklaski, tam widzimy, jak te słupki, poziomy, oczka przerastają. Coś dostajemy za te ćwiczenia, jakiś bonusik, no. I to jest tak samo dla dzieci, jak i dla dorosłych motywujące. Angielskiego wiemy już dzisiaj, że możemy się uczyć zarówno na zajęciach stacjonarnych, możemy się też uczyć online. To też jest fajne, to też nam bardzo pomogło w czasie izolacji, kiedy my się spotykaliśmy na tym Zoomie. Nie zawsze było... Trzy miesiące. Niektórzy mieli kłopot netem, były jakieś tam problemy techniczne, ale tak naprawdę to była taka godzina, kiedy mogliśmy tutaj się zobaczyć, porozmawiać i zobaczyć coś więcej niż swoich domowników, niż swoje okno ludzi przez okno. I sąsiada ukradkiem, tu można się było spotkać, pogadać, pokonwersować. A jak ktoś nie mógł lub u niego akurat internet szwankował, to dostał nagranie. Tak, i wydaje mi się, że naprawdę coraz trudniej jest o wymówki. Nie miałam czasu, nie miałam siły, nie miałam możliwości. Ja myślę, że to lektorzy z doświadczeniem wieloletnim powiedzą, że coraz trudniej jest o takie właśnie wymówki, bo tak naprawdę możliwości, jeżeli chodzi o naukę, jest coraz więcej. Tak? Ja nie jestem miłośniczką jeszcze czytania książek po angielsku, pewnie kilka tam mniejszych przeczytałam, natomiast nie czuję taką barierę, chociaż gdzieś tam sięgam bardziej po artykuły. Ale tak jak mówię, no, dzisiejsza możliwość skorzystania z platformy, z filmami, gdzie można sobie włączyć, wyłączyć lektora, włączyć napisy, bądź też wyłączyć. To jest zatrzymać, cofnąć, tak, jeszcze raz. I wbrew pozorom, kiedyś trzeba było włączyć, nie wiem, telewizję BBC, żeby posłuchać, a tam mówili w takim tempie, że można było się przerazić. Dzisiaj mamy tyle możliwości, że jeżeli tylko ktoś chce się uczyć języków, przecież niekoniecznie tylko angielskiego, to jest mnóstwo możliwości. Choćby YouTube, albo platforma z filmami, gdzie, tak jak mówisz, to można sobie zwolnić, tak? Tam jest to takie kółeczko zębate, można dostosować do siebie prędkość, cofnąć, zatrzymać, wrzucić ten polski, jeśli, no jako koło ratunkowe, i później znów wrócić na angielski.
I to wcale nie musi być dręcząca godzina, no nie? To można po troszeczku. Oczywiście, a angielski, no przede wszystkim angielski, tak, bo o tym przede wszystkim rozmawiamy, pojawia się wszędzie. Ja mówiłam, że przez wiele lat w swoim życiu zawodowym nie miałam do czynienia z językiem angielskim, pracowałam dla spółek mediowych i tak naprawdę był to język polski, bo polscy klienci, bo nie wychodziliśmy za granicę, a dzisiaj wiele szkoleń pojawia się w języku angielskim. Na coraz większej liczbie konferencji pojawiają się anglojęzyczni prezenterzy, no teraz to chwilowo przyszło do internetu, ale tak naprawdę no, nie ma siły, trzeba się osłuchać. Ja pracowałam w branży mediowej, gdzie tak naprawdę 90% słów, pojęć jest, pochodzi z języka angielskiego, te terminy wszystkie pochodzą z języka angielskiego, więc siłą rzeczy to jakby ten angielski nas otacza, trzeba go tylko oswoić. Mhm. Czasem sobie nie zdajemy sprawy, że ten wanisz różowy to po angielsku znikać. Tak. I milion innych przykładów, ale jak to znikać? No, ale angielski jakby wkradł się. No już nie mówię o tak zwanej mowie młodzieżowej, gdzie są te słówka, których my czasem nie rozumiemy, one gdzieś tam pochodzą z języka angielskiego, ale młodzież jakby w naturalny sposób ten angielski przyswaja, jakby już jakby przesiąknięta jest tym i to mnie się wydaje. Ja też patrzyłam z podziwem na moje córki, które system operacyjny w komputerze mają już tylko po angielsku, zupełnie celowo i zupełnie świadomie, również w telefonie. Jakby to też jest sposób na naukę, tak? Tak, na to otaczanie się językiem, prawda? Tak, i to jest też takie naturalne i tego jakby nie unikniemy. Angielski stał się językiem międzynarodowym i jakby tu myślę, że to ta sytuacja się nie zmieni, wręcz będzie postępować, więc trzeba jakby tutaj wziąć bykę za rogi i się uczyć. I przestać wymyślać wymówki, a to czasu nie ma, a to nie ma jak, a to... No teraz korona też nie jest wymówką, bo można przecież śmiało online i... Oczywiście. Tak naprawdę nawet myślę, że dużo osób przyzna, że zyskało troszkę więcej czasu, tak? No, ja nie wiem jak, bo to tak różnie oczywiście osoby pracują, ale przestaliśmy dojeżdżać do pracy, przestaliśmy stać w korkach, przestaliśmy gdzieś tam się, bardzo często zostaliśmy zamknięci w domu i to był też dobry czas na to, żeby nie zwariować, znaleźć sobie takie zajęcia, żeby gdzieś tam się tutaj... Tu odnaleźć, zacząć. Nie mogliśmy chodzić na zajęcia sportowe, bo kluby zostały zamknięte, no i jakoś trzeba było się tutaj zająć ten czas, bo żeby nie zagubić się w tym koronawirusie, bo to jest też taka możliwość. Tak, czym się zająć? No najlepiej się nauką zająć. Tak, no przestaliśmy mieć kolejną wymówkę, tak? Nie mam na to czasu. Wreszcie znalazł się czas, no znalazł się i sposób, tak jak teraz widzimy się na Zoomie. Tak. No ale tak naprawdę zajęcia na Zoomie, Wancja, były w zasadzie od początku koronawirusa. Tak, bo to tak było, że w środę zapadła ta decyzja o zamknięciu szkół. No i myśmy czwartek, piątek już się łączyli. Pierwsze, nie wiem, czy czwartek jeszcze nie było na Messengerze jak? Nie, już na Zoom. Piątek chyba na Zoomie mieliśmy zajęcia. Piątek już był kłopotliwy, bo nagle się okazało, że zapotrzebowanie na internet w Bochni wzrosło bardzo globalnie. Pamiętam, że rozmawiałeś. Pamiętam, tak. Ja jeszcze zrobiłam, że może do ciebie przejdę lektorki, ale to była awaria, tak. Tak, były awarie, ale tak naprawdę w zasadzie nie odczuliśmy tutaj, nie mieliśmy przerwy, bo szkoły takie klasyczne się jeszcze przystosowywały na zajęcia online, natomiast była jeszcze przerwa, bo zdaje się, że to tam była przerwa w nauce chwilowa, natomiast tutaj, także nie ma, jest mnóstwo możliwości, trzeba tylko po nie sięgać. A przerwa z reguły raczej... Nie robi dobrze przerwa, bo tak się człowiek trochę rozleni. Ale masz rację mówiąc, że porównanie nauki języka ze sportem. Właśnie, przerwa tutaj nie służy. To po prostu potem jest trudniej wrócić i trzeba takiego rozpędu nabrać. To jest akurat. No i ta godzina, tak jak z tym pływaniem, tak jak z tym bieganiem, to pozwala nam cały czas być fit, być w formie, prawda? Bo... Okej, no każdy umie biegać, pływać, z tym bieganiem, prawda? Z pływaniem, ale... nie szalała, ale okej. Okay. Ale z bieganiem, tak? No ale dobrze, weźmy, ile się przebiegnie, nabiegnie i w jakim to stylu? Czy to jest ten styl, z którego będziemy zadowoleni?
jak nie biegamy tej godziny w tygodniu, prawda? Tak, to oczywiście ma znaczenie. Tak, natomiast przy bieganiu nawet godziny w tygodniu trzeba pokonać jeszcze wykonać pewne ćwiczenia, żeby być w dobrej formie, bo samo bieganie raz w tygodniu nie da nam formy, tak? Tak jak z językiem angielskim. Trzeba gdzieś tam się jeszcze przygotować, trzeba zrobić jeszcze jakąś serię ćwiczeń, powtórzeń, innych rzeczy, żeby to bieganie było takiej jakości, która nas motywuje dalej. Tak? Mhm. Bo jak dobiegniemy gdzieś, no to potem i dalej i więcej, ale żeby to zrobić, to organizm musi być wyćwiczony. I dlatego uważam, że moja metoda małymi kroczkami, a częściej się sprawdza. To wydaje mi się, że jest swojego rodzaju klucz, żeby, bo zacząć jest trudno, ale chyba jeszcze trudniej później jest nie przerwać, no nie? Tak, żeby gdzieś ta motywacja się na mnie rozeszła po kościach. Więc mówią, że najważniejszy pierwszy krok, okej. Okay. A potem ten drugi, trzeci. Ale zanim musi być drugi i trzeci i czwarty. I tak mi się wydaje, że motywacja jest ważna. Trzeba unikać takich sytuacji, kiedy, tak jak mówię, kiedy coś się nie uda i się bardzo łatwo zniechęcamy, bo to takie naturalne dla nas, prawda? Coś nie zrobiłam. Takie ludzkie. Tak, takie bardzo, bardzo ludzkie. Natomiast właśnie, ponieważ jesteśmy ludźmi, to mamy prawo do popełnienia błędów. Mamy prawo, taka rzecz, którą też musiałam się nauczyć, przechodząc na zajęcia. Jeżeli nie poradzę sobie z jakimś zadaniem, to nie znaczy, że ja w ogóle się nie nadaję do nauki angielskiego, tylko to znaczy, że gdzieś coś muszę jeszcze poćwiczyć, tak? Że gdzieś jeszcze muszę wrócić, cofnąć krok się. Krok do tyłu. Zrobić dwa do przodu. Tak. To nie jest tak, że wszystko musi być perfekt i że, bo zdarzało się, że siedziałam i nie mogłam sobie poradzić z czymś, tak? I czasem lepiej to też zostawić, odłożyć i wrócić do tego, albo poprosić o pomoc. No, po to chodzimy na zajęcia. Tak naprawdę, gdybyśmy świetnie wszystko znali, to nie musielibyśmy chodzić na zajęcia, tak? I to, co mówisz z tym popełnianiem błędów, tego się nie trzeba bać. Na tym się człowiek też uczy. I tak jak ja widzę was, jak pracujecie na swoich i na cudzych, to też uważam daje. To jest właśnie też kwestia, kiedy, tak jak mówię, no jest różnica między zajęciami jedno-, dwu-, czteroosobowymi. Oczywiście każdy ma mają swoje zalety. Każdy z nas powinien wybrać takie, które są dla niego najwygodniejsze i takie ma największy komfort. Natomiast ważne jest to, że na zajęciach jeden do jednego, to oczywiście są świetne zajęcia, natomiast ja wychodziłam z nich z głową skłębioną, bo tak naprawdę mówiłam przez godzinę, słuchając też oczywiście lektora. Natomiast miałam swój punkt widzenia i punkt widzenia lektora. W momencie, kiedy są cztery osoby, no mamy czasem i różnicę zdań i czasem widzimy właśnie, jak ktoś gdzieś popełnił błąd. I czasem sobie nawet, i to jest fajne, bo gdzieś tam sobie pomagamy, poprawiamy się nawzajem, to jest też ciekawe, bo się pojawia, ale to nie jest kwestia jakby zwracania komuś uwagi, tylko pomocy komuś. Ktoś gubi słówko i ktoś tam podrzuci to słówko. I to jest taka kooperacja, tak? I wydaje mi się, że to też, dzięki temu każdy z nas jest przez całą godzinę jakby czujny, bo tutaj niezależnie od tego, czy mówi ja, czy ktoś inny, to gdzieś tam cały czas jesteśmy skupieni na tym, tak? Na słuchaniu, na w razie czego podrzucenie słowa. I to jest właśnie takie fajne i to też uczy nas nowych rzeczy, tak? Bo każdy ma swój sposób mówienia, swój punkt widzenia i ważne, żeby mieć też kontakt z tym, tak? I zobacz, tak jak mówisz, są też różne błędy. To też wydaje mi się, pomaga się nie bać, bo tak jak mówisz, czasem kogoś poprawię, czasem o coś dopytam, bo jest błąd, który mi zakłóci komunikację, ten przekaz i no albo nie wiem, albo ja coś innego zrozumiem niż osoba chciała powiedzieć, więc są też różne rodzaje błędów, prawda? I no i mogę dopytać, z tym też się spotkam w życiu, z tym, że nie każdy będzie mówił do mnie jak królowa angielska, więc tym też sobie poradzę, no właśnie, różne rodzaje błędów i to wydaje mi się też jest wartość dodana, żeby tą rozmowę umieć poprowadzić na różnym poziomie, w różnej sytuacji, z różnymi osobami.
To też jest tak, że tak jak rozmawiamy czasem, kiedy słuchamy czegoś, tak, na zajęciach, że czasem są osoby, które mają świetny angielski, czasem jest ten brytyjski, czasem amerykański, czasem pojawia się japoński. Spotkamy się z różnymi. Stewardessa chyba zaraz. O, nie. Ja sobie ją zapamiętam do końca życia. Tak. Spotkamy się z różnymi osobami mówiącymi bardzo różnie w języku angielskim, tak? Ja spotykałam się z osobami z różnych krajów i o ile przyjeżdża osoba z Indii, nie ma żadnego problemu się porozumieć. O tyle miałam problem z osobami, które na przykład przyjeżdżały z Niemiec, ponieważ używały takiego angielskiego gramatycznego, że po prostu masakra. Ale właśnie, ale musimy się też osłuchać z tym, tak? I tak samo z różnymi osobami. Każdy z nas inaczej buduje zdania, każdy inaczej z nas w inny sposób się wyraża. I to też jest sposób na ćwiczenie języka angielskiego, tak naprawdę. I wydaje mi się też trzymanie takiej otwartej głowy. O tak, 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 bo bardzo łatwo jest powiedzieć, nie rozumiem, jakby nie wsłuchać się w coś, nie, trzeba się wsłuchiwać, dlatego ta godzina wbrew pozorom, to jest sport, no i ze sportem nie jest zła, bo my tak naprawdę jesteśmy cały czas taki, na takim czuwaniu, to jest oczywiście żartobliwe, wesołe, my się tam przekomarzamy czasem różnie, czasem rozmawiamy o poważnych tematach, bo tak jest, ale to jest taka godzina, kiedy my jesteśmy jakby sfokusowani na ten, bo to właśnie angielskie słowo. O, ja też. I tak. Ja też. Musimy być bardzo tacy właśnie. I to jest taka naprawdę mocno przepracowana godzina. To nie jest godzina, kiedy my siedzimy i tak się patrzymy w okno i się zastanawiamy, co kto następnego powie, tak? Co się kto zapyta, no nie? Ja tutaj widzę i jest rozmowa tu, tak, tak? I ja już tam sobie dalszy ciąg lekcji planuję, a tu nagle Eliuela. Tak, tak, tak. To jest tak, jak zaczynaliśmy na początku online'owych rzeczy, gorący ziemniak, tak? Przerzucany, ktoś odpowie z zaskoczenia. Tak, dlatego mówię, no trzeba być czujnym, przygotowanym, jakby cały czas się przestawiać na ten tryb mówienia w języku i myślenia w języku angielskim, bo samo mówienie nie wystarczy. Trzeba zacząć myśleć w języku angielskim, tak? Tak, bo jak chce się, żeby to szło płynnie, to nie ma czasu sobie szukać czasów, trybów i tłumaczyć naokoło, tylko no choćby z błędem, zaraz ktoś to poprawi, zaraz się dopyta, czy to o to, aby na pewno chodziło. Także no. Nie tylko dzieci mają fan z języka angielskiego, my również. Świetnie. O tak! I wyższą poprzeczkę sobie postawimy, tym jest ciekawie. Ale to już czasem myślę, że lektor ma największą trudność na naszych zajęciach, żeby opanować sytuację. Pilnować. Ale co jest, co mi się podoba i co wydaje mi się już przeskoczyliśmy, nie ma u nas tych wstawek po angielsku, że nie wiem, że jak to będzie, że nikt się nam tu nie poddaje. Prawda? Nie, próbujemy, tak, próbujemy i też nie ma takiej bariery, że nie znamy się dobrze, że się krygujemy, że popełnimy błąd. Nie, po prostu trzeba robić swoje i jakby tutaj próbować dalej tak naprawdę. Wydaje mi się bardzo cenna umiejętność, jak gdzieś pójdziemy z tym angielskim w świat, tak? Bo docelowo nie uczymy się, żeby porozmawiać z jedną koleżanką, czy z jedną panią, czy z lektorem. No to o to chyba chodzi, tak? Co byście te skrzydła? Po to jesteśmy na tych zajęciach. To by tu dużo nie mówić, bo nie chodzi nam o to, znaczy przynajmniej mnie nie chodzi o to, żeby czytać Szekspira w oryginale, chociaż chętnie poczytam, natomiast o to, żeby móc swobodnie rozmawiać z ludźmi i nie obawiać się, czy on powie do mnie z takim akcentem, że zrozumiem co drugie słowo, chociaż jak zrozumiem co drugie, to i tak będzie dobrze, bo jakoś się tam dogadamy, tak? Więc... O tak, kochana, o resztę się dopytasz. Tak, tak, żeby umieć pociągnąć rozmowę, tak, takie właśnie swobodne. I tej swobody jakby tutaj nabywamy absolutnie. Sylwia, my byśmy tak jeszcze mogły... Tak, tak, do jutra, tak, absolutnie. Czy po angielsku, czy po polsku? Moglibyśmy nawet na angielski przyjść, tak. Nie ma problemu, ale myślę, że... No tak, jak zaczęłam tą rozmowę i tak, włączyłam Zoom, połączyliśmy się, no i dawaj po angielsku. A to, że mam okulary, nie było widać mojego przerażenia. Nie. Nie z pełną, tak, z twarzą wyszłaś, ale faktycznie, tak, rozmowa miała być nagrywana po polsku. No to są te nawyki. To jest ta siła nawyków, o które dbamy i to potem procentuje. No. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się na ulicy, nie zaczniemy od rozmowy po angielsku. Mam nadzieję. Chociaż a nawet jeśli to kto zabroni. Sylwia, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo.
na popołudniowych zajęciach. Dokładnie tak, do zobaczenia. Bo dzisiaj jednak piątek. Dzisiaj jednak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję, pa.